Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Państwa w kolejnym filmie dotyczącym dyskusji na temat albumu. Dzisiaj jest. bierzemy na warsztat nowy album Post Malone 12 karat too, too Fake. Too Fake. Too fake. Too too fake. fake. Ciekawa tak. nazwa. Czyli, no. czyli 12 karatowy ból tak. No bo Post chyba ma wszystkie zęby <laughs> zrobione, tak mi się wydaje. To no. chyba nie jest grill. Nie, nie, nie i odnoszę wrażenie, że chyba mm, utwór jeden na tej płycie też jakby też dotyczy sytuacji, kiedy stracił zęby. No widzisz, no to ja do tego Jak, nie dopadłem. Nie tak, doniosłem tak, takie wrażenie, ten utwór e, Love and Hate. E, Mam go tutaj, no? Letter to Alcohol. Tak, Love Hate tak. Letter to Alcohol. Za arombiscy numer w ogóle. Jest, jest świetny. Ale, Ale dobra, dobra, to poczekaj, poczekaj, bo po kolei tak. po kolei zróbmy, z, 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 zróbmy wstęp. Yy, zróbmy sobie wstęp yy, chyba samej postaci dla niektórych m, może są jeszcze ludzie, którzy go nie odkryli. Powiedzmy coś więcej o Austinie Richardzie Poście. No tak, no na pewno jest to gość, który wypłynął na fali soundcloudowych, yy, soundcloudowych karier szybkich. Co? On należał do jakiegoś zespołu, nie? Tak, on założył zespół i teraz patrz, bo mam specjalnie, pewnie to jest, to się czyta Black Card. Black Card to, to Bo, bo to, to jeszcze były te czasy, gdzie V było Zamiast A, A tak, tak, i tak. to były, tak, to były te czasy Black Scale'owe, sapowe i wtedy to było modne. Więc prawdopodobnie to jest Black Card, czyli muzyczny zespół, który założył z przyjaciółmi jak się wyprowadził do Los Angeles, ale Wcześniej, bo tutaj chyba, hmm, chyba ważna jest, może nie do końca miejsce urodzenia jego, bo to był, bo to był on jest jakby urodzony w Syracuse w Nowym Jorku, e, ale, ale później ta przeprowadzka w międzyczasie, przeprowadz znaczy w międzyczasie, w tych latach młodości, dojrzewania, e, przeprowadzka na południe do Teksasu, to jakby wydaje mi się Śledząc jego karierę i to wszystko, co wokół się dzieje, wokół jego kariery muzycznej, wokół jego samego, on jest tak bardzo teksański w tym jest, wszystkim. Jest, jest, jest. Zdecydowanie widać wpływy muzyki country, mhm. romanse z melodyjnością, to, to tak. jest na pewno dewiza tego gościa i, i odnoszę wrażenie, że to, gdzie się wychował, ma duży wpływ na to. I no nie wiem czy nie kluczowy tak naprawdę czy to go nie pokierowało w tą stronę i, i, i na tą ścieżkę go sprowadziło, na której jest a wszystko przez jego ojca, który, którego uważa w ogóle za motor napędowy jego muzycznej zajawki bo tata mu puszczał cały przekrój muzyki gatunkowo właśnie od, od rapu przez roki, ale też country ja które mówię, było tak. bardzo modne, no i jego ojciec e, przeprowadzili się do, do miejscowości Grape Wine w stanie Teksas, nie mam pojęcia gdzie to jest, ale zakładam, że blisko Dallas, ponieważ jego tata był, uwaga, to też widzisz, posada taka... Yy, zwarywana był. Asystentem dyrektora żywności i napojów w zespole Dalla, Dallas Cowboys, czyli, czyli to jest drużyna futbolowa. Ciekawe by. jak wygląda na co dzień praca takiego człowieka. Z, z, zwłaszcza, że też jakby nie ujmując nikomu, ale Post nie wygląda na gościa, którego dieta byłaby dopilnowana. <grym> Miał podobno darmowe żarcie i darmowe bilety na mecze. O kurczę. <grym> <grym> I to jest, i to jest typ gościa, który uwielbiał grać w kosza i oglądać sport w telewizji. no Więc... Yy... I tak właśnie jak analizowałem też tę płytę, to naszła mnie taka myśl, ponieważ wiesz, Post Malone nie jest rapowym artystą. W ogóle nie jest rapowym. I, i a odkąd pamiętam, zawsze i raperzy i, i fani też rapu jakąś tam sympatią darzą. Pewnych wykonawców, którzy są raczej właśnie wykonawcami RB, pop i tym mm -hmm. podobne I zawsze jakby był, nie wiem, czy w jakiejś, czy w generacji, czy po prostu raz na jakiś czas pojawia się taki właśnie wręcz piosenkarz, który nie wiedząc czemu zaskarbia sobie ogromną sympatię audiencji rapowej. Mm -hmm. I tak jest właśnie w przypadku Post Malone. Ale wiesz, mówię o takich gościach lata temu: nie wiem, Michael Jackson, Fanny rapu, mm -hmm. go kochali, Chris Brown. The Weekend, mm -hmm. wiesz, tacy goście jak, nie wiem, Justin Bieber chociażby, mm -hmm. czy The Kid LaRoy, który też jest na, na tej płycie. Jest taka mm -hmm. rzesza artystów, która jakby brzmieniowo nie jest, nie, nie jest jakoś bardzo blisko rapu. Mm -hmm. Jest jakiś wspólny mianownik na pewno w produkcji i tym podobne, ale mm, są ci ludzie zawsze blisko rapu, jakby raperzy lgną do nich. I zastanawiam się, skąd, skąd to się bierze. Wiesz co, ja mam taką obserwację już od dawna i w zasadzie u, u, u nas w Polsce to też zaczyna się przebijać i ja to gdzieś widzę, e, że wiesz, bycie raperem to jest cały czas, znaczy cały czas, w większości od, od samego początku. Operujesz na dźwiękach syntetycznych nie? Na, 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 na komputerze tak naprawdę. No Paul Malone też zaczynał odrobienia bitów w Fruit i Loopsie i, i też był popularny z, z tego tytułu w szkole średniej bodajże. Więc, no tak, jak masz z rapem do czynienia, no to jest po prostu syntetycznie i sztucznie. I w pewnym momencie, chyba, jeżeli jesteś pełną gębą artystą albo czujesz to w środku, to wydaje mi się, że potrzebujesz mieć w pewnym momencie taki. Takie zderzenie z tymi prawdziwymi instrumentami, z muzykami, którzy też mają, mogą rzucić ci, nie wiem, nowe światło na to, co robisz. I może tak, takie ja mam spostrzeżenia, że, że to jest jakaś chyba taka naturalna chęć rozwoju muzycznego, że rap ci tego nie da, ale już wokalista, muzyk, to jest zupełnie inny świat. I jakby zderzenie z tym światem możecie też otworzyć, bo w pewnym momencie, jeżeli się zamkniesz do samego rapu, to już. Może być różnie, no ale problem. jeżeli oczekujesz czegoś więcej od muzyki, no to chyba to jest, e, to jest jak wiesz, jak, jak chciałem powiedzieć brzydko, ale jak pszczoły do miodu, że generalnie ciągnie, ciągnie raperów do, do muzyków, no bo rapera ciężko też do końca muzykiem nazwać, to bardziej artysta, ale nie muzyk mało, Dobra, który no, raper ma wykształcenie muzyczne. No nie skomponuje raczej większych raperów Dokładnie. od początku do końca. No ale tak, faktycznie, posta, post, post jest właśnie tym... No on jest pionierem tej grupy takiej, która, yy, yy, że jak słuchacz rapu chce posłuchać czegoś nie do końca rapowego, mm -hmm. no to podejrzewam, że Post Malone to jest jeden z tych pierwszych wyborów dla, dla, dla tego. Na pewno, Post jest chyba jeszcze też bardziej yy, yy, jakby bo tak się zastanawiam, w tym, o, w tym wszystkim Jela Ulfa bym gdzieś typował jeszcze jako takiego też. Wiesz, yy, trochę śpiewa, też, tam też było to Neżwil, to Country chociaż on chyba nie Ale, ale wiesz, no też jakby Yelaut, jak zaczynał, no to to. Rapowo. Było stricte ra, tak, rapowe, tak, tak. przecież do Daddy's Lambo i, no i tak, tym podobno, no to takie bangery typowe. I on Dobra, jakby to w sumie rację. To... Ewoluował bardziej już tak, piosenkarza tak, country, faktycznie. może to w tym przypadku to chyba Dobra. raczej jakby zdobywanie jakiejś dojrzałości mhm. artystycznej. To raczej, no właśnie, no, czyli ta droga rapera, o której mówiłem taka naturalna, że, że idziesz do korzeni. Ale też odnośnie wspomnianej teraz dojrzałości artystycznej, też odniosłem takie wrażenie, że Post Malone nieco wyciągnął wnioski i już troszkę tak u, u, ugruntował bardziej, bardziej swoją twórczość, bo tak. Czekaj. Pierwsza, pły, pierwsza Czekaj. płyta z no. mnie to porwało. Naprawdę bardzo, bardzo byłem zajarany to, tą płytą. Później, jak było Beerbongs and Bentleys, to kompletnie mi nie siadło jakoś tak, to się rozmyło i było takie miałkie i nijakie, co mm -hmm. doprowadziło do tego, że Hollywood's Bleeding sprawdziłem pobieżnie kompletnie. Mm -hmm. I ta płyta, yy, ta ostatnia płyta, to już jest czwarta płyta, mm -hmm. naprawdę mnie porwała, jest świetna i słychać, że no jakby wyciągnął pewne wnioski, i naprawdę brzmieniowo i tekstowo, i jeśli chodzi o taką spójność, spójność, podczas słuchania całego albumu, bardzo mi się to spodobało. A nie miałem nawet chwili takiej, że mnie to znudziło. Mimo że jakby można oczywiście mu zarzucić, że na jedno kopy to trochę rzeczy robi, ale to się sprawdza. I jakby ja nigdy nie uważałem, że Robienie czegoś, powiedzmy, na jedno kopyto, jest, jest złe, bo jak robisz to dobrze, jak to się sprawdza, to no nie ma w, ty, w tym. No bo można, można, można to określić jako na jedno kopyto albo bycie konsekwentnym, no bo jedno brzmi gorzej, drugie brzmi lepiej. On jest konsekwentny na pewno, a te, te gitarowe klimaty są na każdej płycie, wiadomo, ale ja podobnie, tak jak u ciebie ten, te dwa albumy w środku, no bywało różnie, singlowo się tam, ale na przykład chyba najbardziej popularny jego singiel Ever Czyli Rockstar. rockstar 21 I jakoś mnie nie robił. Mnie nigdy. też to nie porwało w żaden, w żaden sposób. To było ciekawe, ale tak. No I congratulations w ogóle ze Stone też mnie nie zrobiło nigdy. Congratulations, nie, ale na przykład, był Go, Go, Go Flex. Go Flex jest Go Flex, absolutem. To jest jedne, tak. jeden z lepszych utworów tak. poprzedniej dekady i tak. jest to nie, niezaprzeczalne po prostu. Jeden, jeden z tych utworów. M, takiej, takich ku pokrzepieniu serc, które chwytają mhm. cię za serce tak. do tego stopnia, że czujesz dreszcze i właśnie mhm. i dlatego też bardzo mhm. mnie porwała nowa płyta, bo na tej płycie co chwilę jest taki moment. Co chwilę miałem takie wrażenie właśnie jak przy GoFlex, mhm. że naprawdę chwyta mnie to za serce i jakieś okay. tam emocje płyną już z samego faktu słuchania tej płyty. Są takie ładunki emocjonalne na tej płycie. No jest taka... E, 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 jest... Ja właśnie miałem dokładnie to samo, że czuć emocje, a wcześniej na tych płytach ok, było spoko, ale tak jakby dużo, dużo krytyków mu też zarzuciło, że te dwie poprzednie płyty były takie, żeby zrobić albo w ogóle skok na hity i wyprodukowanie czegoś, co po prostu się sprzeda. Chociaż wi wiadomo, że no tutaj my się nie zagłębiamy w tą krytykę muzyczną zaawansowaną. Bardziej możemy rozmawiać o naszych odczuciach subiektywnych jako słuchacze. Jakby też, e, też no jak słuchasz, e, no to nie do końca jest tak, że super analizujesz każdy tekst i, i się wczuwasz. No jakby u, na przykład u mnie e, Paul zawsze e, odgrywał ważną rolę, bo e, ja po pierwsze uwielbiam gitary od zawsze, a on też ma niesamowity głos. Uważam, że to, to jest prawda. taki nie, nie, nie ewenement wiem, na scenie w ogóle rokowej, hmm, Chociaż no, wiadomo, że daleko mu do wokalisty, aczkolwiek potrafił, widzisz, no potrafił mimo wszystko zrobić z tego jakąś niszę na, powiedzmy, rynku pop popowo-rapowo-rockowym. I od razu wiesz, że śpiewa Post masz Ma taką swoją stylówę i w tym całym swoim zawodzeniu gitarowym jest taki miękki. Ja za każdym razem, jak go słucham, to czuję, jakbym się najarał po prostu jakiegoś mocnego stafu i, i jest odlot. Ale tak było od pierwszego numeru. White Iverson jak wleciało. Ja pamiętam, co się działo w ogóle z polskimi artystami, z którymi był jakiś kontakt. Ja pierdzielę, to było takie, że wow. To jakby tak było. odkryli Amerykę nagle, nie? Że wow, można zrobić coś takiego do tego, jak on puścił klip. Klip tym... do White Tiversen jakby uzupe uzupełniał no. warstwę tak. brzmieniową, no niesamowite I to to, było. Jest, to jest ta ważna kwestia klipowa, że to stworzyło jego wizerunek. Ludzie chyba słuchając SoundClouda nie wizualizowali sobie białego chłopa w warkoczykach z headbandem bodajże albo bez, na pustyni z tym, nie wiem czy to był Rolek, czy to był, czy to czy był Bentley. Bętlej. Chyba Bentley. Chyba Bentley tak. No i to zrobiło robotę. I ten, ten klip z tym numerem po prostu otwarł furtkę. To prawda. I podejrzewam, że też chyba m, m, tak, wracając też do tego romansu, rapu z Post odnoszę wrażenie, że jednak tytuł utworu White Iverson w dużej mierze przyczynił się do tego, że został mhm. przyjęty z otwartymi rękami. Zwłaszcza, no, że, tak. że sam Allen Iverson bardzo ciepło się wypowiadał na temat tak. Post Malone i, i, tej, i tej piosenki. No ale widzisz, no jakby ewidentnie. St. Malone jest specyficznym artystą, ale też e, artystą, który ma to coś i został kupiony od samego początku. Bo White Iverson, jakby nic wcześniej nie było. Tam nie było przecierania, tam nie było, e, znaczy może wiadomo, że coś tam robił, ale tam nie było walki w podziemiu. To po prostu był no, jeden, no, hit, jakby jeden strzał celny tak. i, 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 i ludzie siadły. przy nim zostali. I to na lata zostali, tak jak, tak jak do tej pory. No i, no i co? I mieliśmy premierę płyty. I, i ta płyta, tak jak już powiedzieliśmy, jest naprawdę dobra. Pytanie właśnie, że to jest ciekawe, że rozmawiamy o tej płycie, a, a to nie jest płyta rapowa, jakby, tak jak sam Paul mówi o swojej, jakby, o, o, o gatunku muzycznym, który robi, bo wielu stara się to w jakiś sposób zdefiniować. To no na to bezgatunkowe. Tak, on uważa, że to jest bezgatunkowe, on robi po prostu muzykę i to jest słuszne podejście też uważam. Bo... Słuszne i to słychać też, że jakby... Mm... Nie zamyka się, jakby jest wyraziste to, co robi w jego stylu, ale jakby też odnoszę wrażenie, że nie zamyka się w formie jednak, że, yeah, yeah, yeah. że nawet, jakby, nawet jak słuchasz tej płyty, to jeśli chodzi o produkcję i brzmienie, mm -hmm. no to są nieraz zupełnie skrajne, skrajne rzeczy mm -hmm. i na wszystkim odnajduje się świetnie, prawda? Tak. Tak, że Plus, jak no, wyważona mm. bardzo, bardzo ta płyta, ciekawe są gościnki, nie jest ich za dużo. Bo mm -hmm. ile na 14 utworów... Właśnie... 4 czy 5? Nie, to 5 gościnek na 14 utworów. No, to Ale się co może... w Deluxe? Słuchaj, Deluxe. Albo Deluxe a, no? okay, tak, okay. tak. dwa dodatkowe były bez gości, faktycznie. Eee, a, a kto z gościnek w ogóle Ci przypadł najbardziej do gustu? Mm. Dobra, to może pamiętasz? Gana Roddy, Ricz, Gana, Roddy Ricz, yy, do Jacquard yy, w tym numerze Love Head. The Weekend alcohol. jest... To on był, tutaj jest sam... Znaczy nie, był, był jakiś... Ale to chyba był wokalista jakiś? Na F ktoś. No. Tak ale to nie, nie jest raper na pewno. Rapper, na pewno. Nie, 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 Był The Weekend i pytanie, czy była jeszcze jakaś postać. Z Roddy Ricz, do Jacquard Gana, Fleet, Fo Fleet Foxes w tym numerze Love Head. Fleet Hate. Foxes brzmi jak jakiś zespół. Tak, też mi się zdaje, że to jakiś zespół. No Kid Laroi, ten gość, co go wygrzebał, yy, kto go wygrzebał, Lil Bibi i Lil, Lil i Juice Ward, czy, mm -hmm. czy coś takiego. Jakoś no? to się pokryło. Mm -hmm. że Juice Warda wygrzebał Lil Bibi, w międzyczasie też od razu gdzieś okay. tam Kid Laroi się, się pojawił. No i Kid Laroi też wpisuje się w kanon tych artystów. Mm, którzy stricte raperami nie są, mm -hmm. a jakby jest wyraźna więź między tym, co oni robią, a, a no tak, Także, No tak. Że, I też jest tak, że um, bardzo miło mnie zaskoczyła obecność The Weekend na, na tej płycie, w numerze One Right Now. To są w jednej wytwórni. Tak? <laughs> tak. No, 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 nie zdawałem sobie sprawy. W każdym razie, jakby, jak w, zaczął, zacząłem słuchać tego numeru, to sobie tak. Mnie, Pasuje The Weekend tutaj i nagle The Weekend wiesz, no, bardzo, bardzo, się lubię, bardzo, się tak, bardzo lubię, bardzo te, lubię. Też momenty. mam wrażenie, że jakby to takie fajna chemia. To po pierwsze, ale też super w takiej konwencji połsmałą wypada. No bo powiedzmy, że ta, ta płyta też The Weekend'a, co wyszła niedawno, jest cała, na, może nie cała, ale jakby no to to jest taki styl, który definiuje teraz muzycznie The Weekend'a. Taki trochę radiowy, ale to jest, o Jezus, Maria, to jest też tak magiczny artysta, że jest koniec świata. Oni dobrze ze sobą w ogóle fitują. Prawda, podoba mi się, A ja taką płytę bym posłuchał. To prawda. Albo jeszcze jakiś. A który z numerów z gościnką ci najbardziej przypadł do gustu? No właśnie, podoba mi się ten z Rodziczem, ale tak podoba mi się, ale jakby widzisz, to jest Post Malon jest takim artystą, że wszyscy, którzy są gościnnie. Nie robią mi jakoś tutaj jak, nie wiadomo jakiej roboty. Okej, okay, do Jacket mi się bardzo podoba, bo w ogóle ją uwielbiam jako artystkę, też lubię jej wokal. To jest bardzo radiowy mm -hmm. numer, i nie teraz może to będzie niepoważne, ale nie wiem, czy wyszły jakieś klipy do tego promocyjnego. No Te, chyba powiedzieć. do tego numeru z The Weekend jest klip. Tak? Tak, coś kojarzy takie, no widzi, takie przebitki. Nie, sp nie sprawdzam, a widzisz, że to jest. Jak postmalon w jakimś chyba białym płaszczu chodzi coś. Wtedy. No dobrze, to sprawdzimy to po, po, po podcaście. Natomiast e, a ten, ten numer I Like Us do Jacket, aż się prosi o klip. Mi się wydaje, że to będzie. S... No może tak, no, jakby słuchając tego widzę, że to w obrazku by wyglądało dobrze. Nie, mnie zdecydowanie najbardziej przypadł do gustu I Cannot Be z ganą. Raz, że najbardziej z całej płyty, dwa, że z gościnek, też najbardziej mi to mm -hmm. e, przypadło też do gustu. Lubię. Gana tam m, odniosłem wrażenie, że bez autotune leci, a jak leci, to. Znaczy, wiadomo, zawsze jakiś efekt moim mm -hmm. Ale jak na Ganę, bardzo, bardzo w, sub, w bardzo subtelny sposób mm -hmm. e, zostało to użyte. I jakby post go trochę przyćmił w tym numerze, ale bardzo, bardzo ładna piosenka i obydwaj się uzupełniają jak, jak najbardziej, jak należy. Także nie, ja ogólnie no, powiem Ci, że nie spodziewałem się, że ta płyta mnie tak, mnie tak porwie. Bo po prostu nie miałem żadnych oczekiwań ze względu ja na te dwie ostatnie płyty. I jestem bardzo miło zaskoczony i będę zdecydowanie dużo wracał do tej, do tej płyty w, w, w tym roku. Ja sobie zapisałem dzisiaj parę, parę numerów na playliście i też, i też strasznie mi się podoba ten Love, Hate, Leather to Alcohol, jest super. Tak i ja właśnie żeby... w tym numerze jest opcja, okay. że on tam, on tam śpiewa o tym, że, mm, że budzi się na, po, na podłodze i że ma wybite zęby, coś w coś, coś ten deseń. Okay. To ciekawe, to muszę, muszę do tego jakby wrócić. Nie, te, jakby tekst jest dosyć ciekawy w, te, w, tym, okay. w tym numerze. I... A wiesz co mi się jeszcze podoba, że Ci przerwę? Coś, co jest jakby w ogóle nie jest trakiem. Taki skit i new, to wygląda recording jak, January, jak z, 3. Z, z dyktafonu na iPhone'ie. Tak, jak taka jakaś sesja z dupy, że podłączył sobie nagrywanie, pobrzdękał na gitarze, ale on jest taki elektryczny na tym wokalu, jakby ja widzę go w ogóle na takiej płycie, gdzie on tylko gra akustycznie na gitarze i se śpiewa do tego. To, to mi skończy... się kojarzy, pamiętasz taki numer Sentino i zagram. Tak, to mi się kojarzy. No, okay. W ogóle to ciekawe, właśnie teraz sobie tak pomyślałem, że ciekawa by była taka kolaboracja. Ale w ogóle zauważ, jak gitary mocno weszły yy, z powrotem. W sensie czy z powrotem. Nie, no gitary bywały. Znaczy jakby szersze spektrum zastosowania gitar chyba teraz znajduje zastosowanie w rapie. No. Bo, nie wiem, no na przykład no co, no na przykład y, Young, ta gigana, oni bardzo dużo tak. romansują. bardzo ja, fajne co, są ja, Płyta, ta punk, pink, punk? Jak to pink. Jest? No chyba pink albo punk. Coś takiego. No to, to, to... Pink z To był punk. bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, ciekawa Hybryda rapu z gitarowym No Oktawian przecież ze Skepton, eee, Papi Czulo, o Boże Święty. No to jest wszystko, cały czas powrót do tych takich wiesz. No, to tych korzeni. No, gitary są po prostu yy, najlepsze na ziemi. Ja to bym mógł każdego rapera usłyszeć na gitarach, i każdy raper dobrze by brzmiał na gitarach. Taka jest też prawda. No, nie każdy raczej, każdy. Ale, <laughs> ale, ale jakby na pewno gitara jest takim instrumentem, który do produkcji muzyki rapowej się nadaje. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. E, jeszcze, jeszcze, jeszcze wracając do numerów. Eee, mm, no ten numer z The Weekendem, y, f, O, wiem, y, numer When I'm Alone. Super y, mi się podoba. Y, super mi się podoba mu muzycznie tutaj. To jest taki... Tam jest taka syntetyka, trochę retro, jakby ja to tak zawsze rozkminiam, że to jest trochę takie coś. Ekstra na Maxa, prostu Nawet nie wiem, czy mi najlepiej nie siadł na początku ten numer, a później... A później, When I'm Alone, tak? When I'm Alone, no tak, tak, także tak, polecam zdecydowanie. Ja nie jestem w stanie teraz jakieś topki wybrać oprócz tego, że I cannot be na pewno faworyt, to topki nie jestem w stanie. Ale dobrze się wybrać. słucha tego albumu. Tak ogólnie jest, wiesz, jakby on nie zamula. Tam tutaj nie ma skipowania. Tak, też. właśnie to jest to, że to jest jedna z najważniejszych cech. Dobrego albumu, w moim mm -hmm. mniemaniu, że nie muszę przełączać ze bez względu na mm -hmm. samopoczucie, humor porę dnia i parę innych czynników, można tę płytę włączyć od początku do końca, można, można ją na ripicie puścić. I, i... I tak, i z jednej strony można się wczuć, można się wsłuchać, a z drugiej strony ona może lecieć w tle. I jedno i drugie jest spoko w, w tym wypadku, bo ona jest po prostu przyjemna dla ucha, ale tak jak mówię, wokal <laughs> pozmalona jest. Tak, na maksa kojący, on nie ma takich słabych momentów, że gdzieś zawodzi chociaż. Ciekaw jestem, jakby się znalazł na ostrzejszych brzmieniach, bo to jest bardzo. Właśnie miałem, miałem poruszyć ten temat, że czy możemy liczyć na, na to, że Post Malone jakby spróbuje poeksperymentować i może właśnie jakiś ukłon bardziej w kierunku rapu. Czy jakichś no, rapowe elektronicznych no, na okay. przykład wygrzewek? Bardzo, bardzo mnie to ciekawiło, bo odnoszę wrażenie, że nabrał wiatru w żagle. Mm -hmm. e, m, też tak w odniesieniu do jego całej twórczości, że wiesz, pierwsza płyta faktycznie w miarę dobrze się przyjęła, mimo że i tak była skrytykowana, i te mm -hmm. dwie płyty, druga i trzecia płyta, jakoś nawet jak wspomnieliśmy, nam się roz, rozmyły i wiesz, jakby... To jest bardzo częsty przypadek, że ktoś z dnia na dzień staje się gwiazdą. Wiesz, ma hity z wielkimi zasięgami, mnóstwo wyświetleń i odtworzeń. I siłą rzeczy takie jakieś niepisane oczekiwania wobec artysty się tworzą. Mhm. I wiesz, no, istnieje taka teoria, że dopiero druga płyta weryfikuje. Jakość artysty. I tak. wiadomo, że bardzo często druga płyta nie sprosta oczekiwaniom. I to jest chyba jeden z, naj, jeden z najbardziej kłopotliwych momentów w karierze każdego artysty, bo wymaga bardzo dużo samozaparcia i dyscypliny, żeby jakoś mhm. się przebić przez te ścianę niespełnionych oczekiwań. Mm -hmm. I on potrzebował faktycznie jeszcze jednej płyty, która też nie do końca się sprawdziła. I, i przetrwał, przetrwał ten niewątpliwie ciężki proces, bo to na pewno siedzi, siedzi na bani, że, wiesz, że chcesz żyć, żyć z muzyki, no tak. że to jest dla ciebie najważniejsza rzecz, a tymczasem jakby respons jest taki, że może niekoniecznie. I jakby ta płyta jest dla mnie dowodem na wytrwałość i konsekwencję mm -hmm. tego gościa. No myślę, że minęło też trochę czasu, nie? bo tutaj minęły 3 lata od ostatniej, a poprzednie wypuszczał, no, pra, no nie z roku na rok, bo tam były takie półtora roczne odstępy plus minus. Ale ewidentnie jest czuć też, że jakby ma ochotę dalej to robić, bo był taki okres też zagłębiałem się w jakiś wywiad z nim, że nie miał ochoty nagrywać, nie miał ochoty robić bitów, jakby stracił trochę radość z muzyki. Wydaje mi się, że to też jest taki. Typowo, typowy przypadek gwiazd, które osiągają sukces. No w pewnym momencie nie masz tego głodu, bo masz, masz to, co chciałeś mieć, czyli pieniądze, sławę, i, i komfort, i, i, i chyba ci się nie chce czasem. I też trzeba zgłodnić w pewnym momencie, żeby, żeby wrócić z takim albumem jak Jagon. Chociaż, tak jak mówiłeś o tym przypadku drugiej płyty, to druga płyta chyba jest w ogóle jego absolutnym rekordowym albumem. Bo tam było Rockstar, tak? Tak, tak. To była platyna 4 dni po premierze, i on wtedy jeszcze rozbił jakiś rekord Spotify'a. Czy w ogóle streamingowy był Spotify w 2018? Kurczę, nie pamiętam. Ale niewątpliwie, wiesz, odnoszę wrażenie, że. Jego charyzma i to, to że jest, wygląda na takiego pogodnego gościa, też sprawiła, że ludzie go pokochali. I na maksa. Przyczyniło jest... się to do tego, że druga płyta i wiesz, uh -huh. singiel, bo to z tym singlem pierwszym, pewnie taki jakiś rekord pobił, nie? No z Rockstar, no. I, i odnoszę wrażenie, że. To jest to, co przemówiło, przemówiło do ludzi, no bo gość jest niezwykle charyzmatyczny, jest bardzo zabawny mhm. y i tak jak jest dużo jakichś nagrań w internecie z jego interakcji z ludźmi, mhm. powiedzmy w normalnym życiu, no to y y wygląda tak jak człowiek, którego można polubić łatwo. Nie no, zdecydowanie, ja, jakby on y na każdym wywiadzie, czy, czy, czy jakakolwiek wrzutka z jego udziałem uśmiechnięty, kulturalny, uprzejmy, Niesamowita postać po prostu. U, no jakby, on jeszcze jak się śmieje, to jest taki ogromny i <laughs> pocieszny z tą całą mordą wydzieraną, ale jest, ale jest zdecydowanie tym pozytywnym artystą. On nie miał chyba jakiejś wpadki takiej nawet wizerunkowej, wizerunkowej. chyba nie. Tak mi się nie, wydaje. Nie, nie no jak się widzisz, nic. mógłbyś się spodziewać, że będzie zgoła inaczej. Bo ten kolej mm. wygląda jak hardcore po prostu, tak, nie? Tak, tak, jak na niego nie popatrzysz, to. Ale wygląda... to też jest jakby to zestawienie jego wizerunku z tym, jak on brzmi, jakim tak. jest człowiekiem, jak się wypowiada, to też jakby daje takie wrażenie dziwne, że jakim cudem to, to, to No, powiem ci, że, wydałem, to, że to też jakby koniec końców działa na jego korzyść. Myślę że, myślę, że on jest, on był takim chłopakiem z marzeniami. I to jakby cała ta kariera jego i y, 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 cała ta przeszłość, kiedy on się zainteresował muzyką, no to jakby tak się rysuje właśnie, że on miał marzenia, ale, ale był też zdeterminowany, żeby coś robić przy tym i kurde dopiął tak, swojego. Tak, bo to jest taka, taka typowa historia, że rzucił tak. szkołę, zamieszkał tak. z koleżką, jak ten tak. jego tak. koleżka, z którą zamieszkał w LA, to był w ogóle jakiś bardzo znany streamer, streamer gamingowy, gamingowy, no. gamingowy wtedy. Tak. Także no, jedna z kolejnych takich historii, ile by ich nie było, to są zawsze bardzo fajne mhm. historie, że ktoś się tam musiał przeciorać z czegoś, zrezygnować, coś stracić, żeby do swego. Bardzo lubię te historie. No W zasadzie podsumowaliśmy Podsumowaliśmy, porozmawialiśmy o płycie, podsumowaliśmy płytę. Yy, ostatnio przy Kendricku wystawialiśmy ocenę subiektywną, oczywiście. Nie pamiętam, czy na 10? Na 5 na chyba 5 tak. 4,5 dałem Kendrickowi za brak bangerów było pół. Okej, okay. i to ile byś dał tutaj? W trochę innych kategoriach. Na 5 kat mi jest trudno. Wolem tak, na no to możemy na 10. Na 5 dałbym mu 5. Trochę w, w trochę innych kategoriach rozpatruję tego no, człowieka. Zupełnie i... nie rozpatrujemy tego pod, w kategoriach rapowych w ogóle nie. I, y... To jest muzyka po prostu. Jakby ja muzycznie dam 9,5. Mhm. Bo czekam jeszcze na jakby kolejne premiery w tym roku podobne. Nie wiem, czy coś wyjdzie od artystów mu podobnych, mhm. ale. 9,5 ode mnie No to naprawdę. wysoko. Ja, ja bym mu dał ja bym mu dał jednak ale też wysoko. 8,5, 8 nawet, bo trochę właśnie brakuje mi takiego mm, takiego jebnięcia jak przy pierwszym albumie. Jednak ten White Iverson i, i Go Flex no to było coś, co nie wyszło z głowy do tej pory. Ale faktycznie, przy, tylko że to było w 2016 roku. No to było 6 lat temu. Trochę ciężej w tym momencie mam wrażenie zrobić hit, który zostaje na lata. No to prawda. Nie to wiem. Prawda. Kiedyś trzeba zrobić taki rachunek sumienia i zobaczyć co wyszło w przeciągu ostatnich dwóch lat, co jest skatowane cały czas. Tak, że będzie, będzie hitem, no. hitem na no miarę jest... właśnie White Iverson czy GoFlex, czy innych. Inny. Bo jakby ten okres 2015-16 zauważył, że jest hmm. mnóstwo numerów, które po dziś dzień są w ogóle. No świadome. tak. L L L y nie wiem kto tam jeszcze, właśnie 21 Savage, prawda. Cała masa artystów. No i... całe pokolenie freshmanów i teraz jest ciekawostka. Jedna z ciekawostek Postmalon był brany pod uwagę przez redakcję Excel, żeby, żeby wejść w tą edycję 2016, był brany pod uwagę jako freshman, czyli dołączyłby do tego najlepszego, najbardziej I co myślisz, rewolucyjnego, co się gronu? stało na, na przykład. Nie, ja, ja czy... się zastanawiam, kogo by nie było w tym, w tym wypadku i chyba wiem. znaczy. Lil Dicky trochę zasługiwał, żeby tam być, ale z drugiej strony był, była tam jednak jakaś jedna, dwie persony, które kompletnie jakby nic nie wniosły. On, on, właśnie tutaj się pojawiają sprzeczne informacje, bo ktoś powiedział w wywiadzie, nie wiem czy nie jakaś redaktor naczelna właśnie Double XL, że on odmówił, bo powiedział, że on nie fituje z hip hopem, że jakby. Fair no, enough. Ale z drugiej strony on później temu zaprzeczył. Nie wiem gdzie jest, gdzie leży prawda, ale to też. Ale na Ale odnoszę wrażenie, ciekawe. że jakby mm, odbiorcy by troszkę byli skonsternowani. No tak, no właśnie wyborem. może nawet jeżeli on odmówił świadomie ze względu na to, że on muzycznie odstaje, no to, to jest dobry wybór. Bo niestety znamy, wiemy jacy ludzie są. Niektórzy oczywiście prości, jakie mają proste oczekiwania, i łatwo kogoś po prostu wskazać palcem i powiedzieć: Nie, on nie robi rapu w ogóle, albo to nie jest rap, a to jest do śmieci. No bo, ale tak było. no Taka jest prawda, że on robił co innego w tym momencie. A ta cała reszta się dosyć dobrze zgrała, i wydaje mi się, że on by po prostu tam odstawał. I mógłby, mogłoby to, może. No, ale no i wyobraź sobie karierę. też na przykład taką, taką sytuację, że jak miałby w Sajferze wystąpić. z gitarą? Śpiewałby. I by zaśpiewał z gitarą? No właśnie. Była jakaś taka historia w Kielcach na Bitwie Freestyleowej. Pewien raper, który jest znanym teraz wykonawcą muzyki komediowej, wyszedł na scenę i zaczął grać na flecie zamiast freestyle. Owej. Dobra, to... tym, <noise> e, tym instrumentalnym akcentem e, kończymy rozmowę o albumie Pools Malona, który. Polecamy. Jest dla mnie wspaniały, ja polecam szczerze i ze, ze mną zostanie na dłużej. E, ze mną również. E, I zastanawiam się, tak jakby, jakbym go miał jeszcze zareklamować komuś, kto w ogóle nie jest wczuty w coś takiego, i za, zastanawiam się, czy można tak podbić, czy to jest słuszne, ale może. Polscy słuchacze, no bo takich mamy odbiorców, chociaż widziałem, że z Finlandii dużo osób ogląda, ale pewnie lokalsów, w sensie naszych lokalsów, rodaków. Zastanawiam się, czy można by porównać w pewien sposób White'a. W sensie, wierzę, co mi hmm. chodzi. Chodzi mi bardziej o klimat, o to brzmienie, bo White bardzo poszedł w te gitary i on też się dobrze tym od, w tym odnajduje. Więc nie chodzi mi o porównywanie i zestawianie, że on jest lepszy, dobry, fajny, równy. Ale jeżeli podoba Wam się White, to spróbujcie post Malona może. Tak bym powiedział. Ja nie wiem, czy bym się posłużył takim, takim przykładem. Odnoszę wrażenie, że post Malone to jest taki rodzaj artysty, że jak komuś to nie siadło, to go nie namówisz. To, to na pewno, no, ale bardziej mi chodzi o to, że jeżeli ktoś go jeszcze nie odkopał, no bo jednak on nie jest w tych czołowych featuringach, on nie jest w tych. Yy, Klubowych bangerach. Nie ma go. Po prostu jakby jest troszeczkę postacią pozostającą w cieniu, ale jednak jest to muzyk, tak uważam, artysta, który jest wart uwagi. Jeżeli chcecie spróbować czegoś innego, to warto. O, warto albo spróbować. jak chcecie posłuchać ulubionych wykonawców swoich raperów, to na pewno trzeba sprawdzać. O <coughs> i tak. Malone. Paul Malone, ostatnio oglądałem Hate Park z, ze Smolastem i, Post, i, i Smoła powiedział, że to jest jakby jego w tym momencie najulubieńszy artysta. No proszę. Ewidentnie go wymienił jako numer jeden i wiem, że też mu bardzo się podoba album. No, Ciekawe, Kiedyś... bo Smolasty też jakby troszkę pełni w polskiej muzyce tę rolę hmm. takiego łącznika między popowym mainstreamem, tak. a, a, ale troszkę a rater, inaczej, tak? ale troszkę znaczy, ma inaczej. Ma korzenie rapowe, to jest ta, tak. ta, ta różnica, ale Ale on jest jeszcze inny i gdzie indziej. W sensie jakby też Smole porównywać, no to Smoła <laughs> jest polskim Tory Lanezem i polskim Chrisem Brownem. Bardziej, nie? Tory Lanez powiedziałem specjalnie oczywiście. No ale tak, ale zdecydowanie w ogóle te dwie postacie też są ultra zajebiste, więc, więc warto sprawdzić. Dobra kochani, słuchajcie, w, będziemy sobie robić częściej takie pogawędki. Okazuje się, że wam się to podoba. Tak. Dziękujemy bardzo za miłe komentarze i feedback pod filmem dotyczącym Kendricka. Kendricka. I też zapraszamy, żeby go sprawdzić, jeżeli jeszcze nie słuchaliście. No to co? Elo. Elo.